Witam Państwa. Dzisiejszy temat serii wad dla zaawansowanych jest zasugerowany przez widzów, którzy oglądali poprzedni odcinek dotyczący problematyki odliczenia z wadliwej faktury. To jest ten nasz podcykl w tym naszym większym przedsięwzięciu, który dotyczy właśnie fakturowania, ale nie tylko samego fakturowania jako czynności, ale także fakturowania z perspektywy nabywcy, to znaczy nabywca jako podmiot, na rzecz którego są fakturowane określone dostawy towarów i świadczenie usług. I wątek, który wzbudził zainteresowanie i stąd sugestia, żeby go rozwinąć, dotyczy przypadku tym razem związanego z odliczeniem. To znaczy podatnik otrzymuje z tytułu czynności, która oczywiście obiektywnie ma miejsce, bezspornie, fakturę z błędną stawką. Czyli jest na fakturze stawka podatku, natomiast nie mamy, ta stawka jest wadliwa, albo samo jej zastosowanie jest wadliwe. Czyli mamy do czynienia z przypadkiem, wcale nie takim rzadkim w realiach współczesnych, kiedy naprawdę mamy dość duże kłopoty z odpowiedzią na pytanie, jakie stawki zastosować wobec tych zmian o charakterze epizodycznym, no, które jeszcze obowiązują, niektóre od 11 lat, a niektóre od początku roku. I zacznijmy od tego. Oddzielmy dwie sytuacje, w których mamy do czynienia ze stawką wadliwą, natomiast czynność jest czynnością opodatkowaną, a w drugim przypadku ze stawką wtedy, kiedy czynność jest zwolniona od podatku. I trzeci przypadek, kiedy stawka dotyczy, czy faktura ze stawką dotyczy przypadku, gdy mamy do czynienia z zdarzeniem niebędącym czynnością podlegającą opodatkowaniu. Zresztą z bardzo wielu powodów, ale to za chwilę. Najpierw ten przypadek pierwszy. Czynność jest czynnością opodatkowaną, a podatnik otrzymuje fakturę z błędną stawką. Uwaga, w Polsce czynnością opodatkowaną jest czynność opodatkowana również stawką zero. To jest bardzo ważne, że my nazywamy to stawką zerową, czyli czynnością opodatkowaną, a nie nazywamy tego zwolnieniem, tak jak to jest w prawie wspólnotowym. Tu pod tym względem rzecz jest najmniej sporna, chociaż oczywiście w tej plejadzie, nazwijmy to, wynalazków interpretacyjnych są możliwe wszelkie poglądy, no i niestety przewijają się poglądy bardzo daleko idące i sprzeczne, ale żaden przepis prawa polskiego nie zabrania odliczenia z faktury dokumentującej czynność opodatkowaną, w tym stawką zerową, jeżeli na fakturze pojawi się stawka inna niż obowiązująca. I to zarówno in plus, jak i in minus. Przypomnę, że artykuł 108 ust. 2 mówi, że należy zapłacić podatek, jeżeli na fakturze jest kwota stawki wyższej niż należna. Czyli bo ten przepis odpowiada, jest odpowiednio, stosuje się ten ustęp, artykuł 108 ust. 1. No i powstaje problem, czy zawyżona stawka tworzy podatek należny po stronie nabywcy lub dostawcy, albo jeżeli tworzy podatek należny, to znaczy tworzy również podatek naliczony. Ten pogląd uważam za trafny, skoro przepis nakazuje wystawcy faktury uznać podatek wynikający ze stawki wyższej niż
obowiązująca za podatek, właśnie który, podatek czy podatek należny? Uważam, że podatek należny. Ta czynność jest opodatkowana, tylko nie jest czynnością, to jest bardzo ważne, czynnością opodatkowaną tą stawką, którą zastosował sprzedawca. On ma oczywiście obowiązek ją ująć w rejestrze. I oczywiście może wystawić fakturę korygującą, przywracającą stan zgodny z prawem. Ale również może tego nie zrobić. Ale pytanie, czy nabywca ma prawo odliczyć zarówno ten podatek wynikający z faktury wyższy od obowiązującego, jak i niższy od obowiązującego. Oczywiście tak. Ta kwota, którą dokumentuje faktura, tworzy u niego podatek naliczony. A jeśli ma prawo do odliczenia, to on go odliczy. Jeżeli następnie otrzyma fakturę korygującą, czy in plus, in minus, to na bieżącej deklaracji obniży podatek naliczony albo podwyższy bieżąco podatek naliczony. Ale odlicza to, co wynika z faktury, a nie rzeczywistą kwotę podatku należnego, bo wiadomo, w przypadku, gdy stawka jest zaniżona, to podatek należny podatnika, wystawcy, jest zgodny z prawem, czyli wynika ze stawki obowiązującej, a nie zaniżonej. I jeszcze raz to podkreślę, ten przypadek ma zastosowanie również w stosunku do stawki zerowej, czyli do podstawowe pytanie, czy jeżeli dostałem fakturę ze stawką 23% na gaz, a powinna być zero, czy mam prawo odliczyć? Tak, bo to jest czynność opodatkowana. Drugim przypadkiem jest czynność zwolniona od podatku. Pod tym względem przepis jest po stronie nabywcy jednoznaczny. To jest z artykułu 88, wynika jednoznacznie, że jeżeli czynność jest zwolniona od podatku, na to i wystawiono fakturę z podatkiem należnym, to właśnie czy z podatkiem należnym, czy z podatkiem, to na pewno nie ma podatnik, jest wprost przepis zakazujący, nie ma prawa do odliczenia, to nie jest interpretacja, tylko treść przepisu. No i pod tym względem też nie ma co kopii kruszyć, przepis jest jednoznaczny, odliczeniem, a odliczenia nie ma, ponieważ nie ma tego prawa. Natomiast pytanie, czy ten podatek dobrowolnie występujący w fakturze staje się podatkiem należnym, czy jest podatkiem do zapłaty? Jaka jest praktyka znana, że jest to traktowane jako podatek należny, czyli od niego można odjąć podatek naliczony. Czyli w ten sposób można przekształcić czynność zwolnioną w opodatkowaną. Sądzę, że jest to praktyka błędna, że jeżeli czynność jest zwolniona, to ona jest zwolniona z mocy prawa, czyli jest traktowana jako czynność zwolniona i poza przypadkami, gdzie można dobrowolnie opodatkować czynność zwolnioną, dobrze, dotyczy to nieruchomości oraz usług finansowych, to co do zasady jest to czynność zwolniona, czyli czynność nie dająca prawa do odliczenia. Analogicznie ten sam przypadek dotyczy sytuacji, kiedy czynność nie jest, jest zdarzenie nie będące czynnością podlegającą opodatkowaniu. Czyli jest zdarzenie, nie jest to faktura pusta w tym znaczeniu. To jest błąd co do prawa. Podatnik wystawia fakturę w przekonaniu, że ta czynność jest opodatkowana, natomiast czynność, nie chodzi o to, że jej nie ma, nie ma czynności opodatkowanej, natomiast jest inne zdarzenie ekonomiczne, to są na przykład te przypadki, które dotyczyły niektórych usług, zwłaszcza usług, że podatnik uznał pewne czynności za usługę, natomiast one usługą nie były i wystawił fakturę z podatkiem należnym, ze stawką podstawową, wykazał właśnie, uważał, że to jest podatek należny, a nabywca osądził, że jest to również podatek naliczony. Odpowiedź w obu przypadkach
na pytanie co do prawa do odliczenia i czy to jest podatek należny, jest niestety negatywna. Nie ma pojęcia dobrowolnego opodatkowania zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu. Nie ma czegoś takiego, czyli nie ma swobody rozszerzania zakresu przedmiotowego tego podatku. To oczywiście to się gdzieś dzieje na marginesach. To nie jest tak, że tego nie ma. I jest to, są to stany tolerowane no, ze względu na to, że no, lepiej tego nie ruszać. I kreuje się podatek należny, który nie jest podatkiem należnym. Z tego tytułu dokonuje się odliczeń. No i pytanie, czy jeżeli ktoś by tak postąpił i wykazał taką fakturę z podatkiem należnym na stawce obniżonej albo nawet podstawowej, natomiast i wykazałby nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym z tego tytułu i czy miałby jakby tylko taką czynność wykonał albo tylko takie czynności, czy by miał prawo do zwrotu różnicy podatku. Paradoksalnie mógłby ją mieć, jeżeli te zakupy nie były związane z tą czynnością, tylko przypadkowo były w tym okresie, w którym to zdarzenie miało miejsce. Ale może być również sytuacja odwrotna, że podatnik wykonuje wyłącznie te czynności, które nie są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, niejako dobrowolnie, w cudzysłowie, uznaje je za opodatkowane, one nie są opodatkowane, nie rodzą podatku należnego, to jest podatek do zapłaty. Tak, bo to jest typowa sytuacja artykułu 108. Tu ma zastosowanie artykuł 108, a jak ma zastosowanie artykuł 108, to ta kwota z tej faktury jest podatkiem, a nie podatkiem należnym i z tego tytułu nabywca oczywiście nie ma prawa do odliczenia, ponieważ nie nabył towaru w wyniku dostawy, czy nabył usługi w wyniku dostawy podlegającej i opodatkowanej tym podatkiem. I oczywiście mówiliśmy swego czasu na temat, co zrobić z taką fakturą, jeżeli została wystawiona w dobrej wierze. No, trzeba ją zniebylić, mówiąc kolokwialnie, czyli uznać za niebyłą, a można to zrobić przy pomocy, nie można tego zrobić przy pomocy faktury korygującej, która dotyczy faktury, a nie dotyczy faktury w rozumieniu artykułu 108, o czym już też miałem okazję mówić. Reasumując, w tych przypadkach, o których mówiliśmy, mamy do czynienia z dość skomplikowaną geografią tychże zdarzeń i stąd też te wyjaśnienia, które staram się przedstawić, chyba są mimo wszystko bezsporne, bo oczywiście ten podatek jest tak zagadany, że znajdzie się dowolną ilość poglądów na każdy możliwy temat. Natomiast tu posługiwałem się dogmatyką przepisów prawa, no i ta dogmatyka, albo tak zwaną ostrożną wykładnią dogmatyczną, czyli dogmatyką albo ostrożną wykładnią, która częściowo nawiązuje do tego funkcjonalizmu, czyli wiedzy na temat tego podatku, która jest niezbędna, żeby go zrozumieć, aby prawidłowo zastosować wykładnię dogmatyczną, czyli zrozumieć treść pojęć i bytów, do których odwołują się przepisy prawa. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję i pozdrawiam. Będziemy kontynuować zgodnie z zapowiedzią i sugestią problematykę fakturową na naszych kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo, do widzenia.